Dzień dobry, z tej strony Rafał Sadow. Witam Państwa bardzo serdecznie na porannym przeglądzie rynku. Jak zawsze zaczynamy go od tego, co się dzieje na rynku akcyjnym. No, jeśli chodzi o wczorajszą sesję na Wall Street, ta przyniosła niewielkie wzrosty, ale dzisiaj widzimy podobne kosmetyczne cofnięcie. Nieco większy dynamizm, można powiedzieć, widoczny jest na europejskich parkietach, gdzie DAX w tym momencie spada poniżej 16 tysięcy punktów, ale znieść poznaliśmy słabsze w ostatnim czasie dane, szczególnie dotyczące nowych zamówień. Dzisiaj inwestorzy rozczarowali się wskaźnikami dotyczącymi chińskiego eksportu. Spadł on w maju o 7,5%. Podczas gdy rynek oczekiwał stagnacji, no i to podsyciło obawy związane z kondycją gospodarczą państwa środka. Oczywiście niemiecka gospodarka sporo tam eksportuje i zapaść w Niemczech jest no nie tylko obrazem słabszego popytu na całym świecie, no ale też jest tutaj wyzwaniem wobec globalnej koniunktury. Jeśli chodzi o potencjalne implikacje z tym związane, ja bym powiedział jednak, że są one ograniczone. Zwiększają one oczekiwanie na to, że Ludowy Bank Chin poluzuje politykę monetarną, a w szczególności obniży stopę rezerw obowiązkowych. Jest to bardzo efektywne narzędzie w tamtych warunkach. Zastrzyk płynności do gospodarki może ją rozruszać, no ale też potencjalnie będzie to wspierało popyt na ryzykowne aktywa. Zatem nie wiązałbym z tym raczej jakichś daleko idących implikacji. Widać, że po silnych wzrostach w piątek inwestorzy złapali nieco zadyszkę, poruszają się bez kierunku, czekają chyba na przyszłotygodniowe dane dotyczące inflacji Stanów Zjednoczonych. Te będą opublikowane we wtorek. No i rynek spodziewa się spadku inflacji do 4,1 z 4,9, co jeśli by się zmaterializowało, powinno przypieczętować oczekiwania na to, że Fed nie podniesie stóp procentowych w czerwcu. I na to wydarzenie widać, że inwestorzy dość mocno czekają. Patrząc na komentarze płynące z Fedu, no to Richard Clarida, no powiedziałbym, że wypowiedział się w dość jastrzębim tonie, bo choć możliwa jest pauza w podwyżkach stóp w czerwcu, no to jednak on nie spodziewa się, że stopy procentowe w Stanach Zjednoczonych mogą maleć przed końcem 2024 roku, co było pewną niespodzianką czy kontrą wobec oczekiwań rynkowych. Przypomnijmy, że tutaj no nie można, rynek nie wyklucza, że stopy procentowe zaczną spadać jeszcze przed końcem roku na skutek kontynuacji spowolnienia i hamowania dynamiki cen. Jeśli chodzi o sytuację na rynku walutowym, nie dzieje się wiele, zmienność w gronie G10 nie przekracza 0,2%. Złoty na tym tle cały czas pozostaje bardzo silne. Notowanie euro PLN testują ostatnie minima w okolicy 4,47. Jeśli chodzi o notowanie USD PLN, tutaj jest złoty nieco słabszy, ale za dolara płacimy tylko 4,18 zł. groszy. Patrząc na sytuację na rynku ropy naftowej, nic się nie dzieje po tej takich trochę zawirowaniach związanych z ograniczeniem wydobycia ze strony Arabii Saudyjskiej na początku tygodnia, później słabsze dane na temat koniunktury gospodarczej, wzrost obaw o popyt, no i de facto jesteśmy tam, gdzie byliśmy na koniec minionego tygodnia. Złoto także konsoliduje się powyżej 1950 dolarów, pozostaje cały czas w tych okolicach w oczekiwaniu na kolejne sygnały dotyczące dalszej ścieżki stóp procentowych w Stanach. Tak jak powiedzieliśmy wcześniej, to dopiero w przyszłym tygodniu. Ten nie należy do najciekawszych, jeśli chodzi o publikacje makroekonomiczne. Dzisiaj posiedzenie Banku Kanady, ale tutaj rynek nie spodziewa się zmiany parametrów polityki monetarnej, zatem podczas jutrzejszego święta w kraju no, nie powinno tutaj się wiele dziać pod nieobecność polskich inwestorów. To wszystko, co przygotowałem dla Państwa na teraz. Bardzo serdecznie dziękuję. Jak zawsze zachęcam do śledzenia newsa. Tam zawsze piszemy o najważniejszych rzeczach na rynkach finansowych. Także jutro, także to jest dość dobre źródło informacji, podczas gdy większość krajowych portali nie będzie zapewniała informacji na temat wydarzeń na rynkach finansowych. Ja dziękuję, pozdrawiam i do usłyszenia.